Na naszym stoisku prawie wszystko same robiliśmy. Takie sianko to robiła taka pani Mirka. I ludzie biorą to, bo to wioskowe sianko, nawet to siano bez nawozów. To także wiecie co? Trzeba jego brać i trzymać cały rok okrągły w domu. No ikony mamy, ale tej pani dzisiaj od ikon nie ma. I stroiki też. Też tej pani nie ma, która naprawdę to wszystko robi. U nas robi się dużo, dużo rzeczy, bo nasze członkinie to oni nie tylko robią, a nawet mężów kochają nad wszystko. Tak, takich kobiet jak u nas w kole gospodyń, to trzeba poszukać. Wszystko. I dlatego jeszcze mamy jemiole, bo oni zawsze dbają o to, żeby była miłość, zgoda w chacie i naokoło. To także nie tylko sobie życzymy. Tutaj jest choinka z papieru zrobiona, czyli z gazet, które były kręcone w rurki. Później skręcane i później pomalowane jeszcze na zielono i posypane brokatem. Zrobienie tej choinki trwało tydzień. Pod taką choinką, bo to jest nowoczesna, demokratyczna choinka, pod nią jest wesoło, przyjemnie, a pod choinką można schować i coś weselszego i mocniejszego. To także pamiętajcie, że to jest nowoczesna choinka. Mamy książkę wydaną przez takiego plewa Jurka i to jest o naszym Kuraszewie kochanym i dlatego, że tu wszystkie ludzie z dwóch, a może nawet i z trzech pokoleń, ta książka. I to jest tak ciekawe rzeczy, naprawdę. I to już nie tylko nam, tylko naszym wnukom, wszystkim się przydaje.